Tu flora, kolejny odcinek z chaty pustelnicy. Dzisiaj będzie bardzo chaotycznie, bo właściwie to tak sobie do końca nie zaplanowałam tego, co chciałabym powiedzieć. Znaczy, mam główny koncept tego, co chciałabym powiedzieć, coś Wam odnośnie brania odpowiedzialności za swoje życie i generalnie za siebie. Tak się zastanawiam, bo pracuję z wieloma bardzo młodymi ludźmi i tak sobie myślę, tak sobie myślę. Dlaczego ludzie mają problem brania odpowiedzialności za to, co robią? Bo dominuje takie zwłaszcza, wydaje mi się, wśród matek, takie głaskanie dzieciaków po głowach, to znaczy wiecie, zrobi coś dzieciak złego, no i to mamusia zawsze jest w stanie jakoś wytłumaczyć. A potem dziecko przychodzi i też się wam z tego tłumaczy i mówi, a no bo ja to, no bo ja tamto, no bo ja mógłbym to albo tamto, ale no, no wie pani, ale u mnie to tak i tak, albo u mnie to było w domu tak i tak, albo nie wiem, bo mój ojciec to to i tamto, a moja matka to to i tamto. A ludzie dookoła mnie, no to są tacy i tacy. I powiem wam, wiecie co, to mnie tak strasznie wkurza. Takie, takie usprawiedliwianie się zewnętrznymi czynnikami, bo moje życie jest takie albo takie, ponieważ to i to. Albo, no słuchaj, no on jest taki, no bo to, bo, bo u niego w domu to wiesz, to nie jest za wesoło, bo to i tamto. A. I ja sobie tak myślę, no kurde, no i co z tego? No ale co mnie ma obchodzić to, jak on ma w domu i co mnie ma obchodzić jego życie, tak sobie myślę wtedy. No słuchajcie, tym bardziej, że ja wiem, że ja, no nie wiem, sama różowo nie miałam i Jakoś potrafiłam stanąć na nogi i, i umiałam sobie zorganizować wszystko, I, i jakoś wiedziałam, że muszę sobie poradzić. Może jakieś, nie wiem, nie robiłam jakichś takich głupot, zachowywałam się w miarę normalnie, nie było ze mną jakichś takich większych problemów, tak uważam, kiedy dorastałam. No, może jakieś były, ale to nie były jakieś tego typu, które widzę wśród, no teraz, wśród dzieciaków. No i powiem Wam, że no mnie to przeraża. Ja się nigdy nie usprawiedliwiałam, że bo u mnie jest tak albo tak. U mnie było tak i tak, jeżeli nie miałam. Pozytywnych wzorców, to się uczyłem z antywzorców. No masz wybór, jesteś decyzyjny. Twoje życie nie jest stworzone w taki sposób, no, ponieważ w twoim życiu zdarzyło się to i tamto. Owszem, to ma duży wpływ na twoje doświadczenie, na to, no, jaki jesteś w pewien sposób, ale nie można. Uzu usprawiedliwiać czyjegoś y, idiotycznego zachowania, idiotycznych wyskoków, czyjegoś po prostu debilostwa y, jego, jego życiem, po prostu co mnie to ma obchodzić? Po prostu jesteś człowiekiem, umiesz podejmować decyzje, więc je podejmujesz. A zwłaszcza takie pobłażanie komuś, ponieważ u kogoś jest Trudno, bo ktoś ma takie i takie doświadczenia, i trzeba mu z tego powodu pobłażać i głaskać go po głowie, no bo on tak ma i trzeba go postarać się zrozumieć. Słuchajcie, to jest dla mnie po prostu chore. Żyjemy w takim świecie, że nie umiesz, odpadasz. Jeśli nie umiesz czegoś, to to nadrabiasz. No to, no to rozwijasz się jakoś, nie wiem, są trudności, one cię mają ukształtować, one cię mają rozwinąć, ty masz być twardszy, ty masz być lepszy, masz być lepszy niż sam, niż sam, niż byłeś kiedyś. No takie jest życie, jeżeli coś nie wychodzi, coś jest trudne, no to uczysz się, jak, co zrobić, żeby być lepszym. I na pewno wtedy, no zwłaszcza ja tak mam, że nie szukam winy w otoczeniu, tylko zawsze pierwszą rzeczą, którą robię, może aż nad wyraz, to jest szukam błędów w sobie. Co ja robię nie tak? Jeśli ktoś mi zwraca uwagę, no, słuchaj, Flora, to i to robisz nie tak, i to i to beznadziejnie, nad tym i nad tym popracuj, ale to i to jest dobrze zrobione przez Ciebie, no to ja wtedy zupełnie inaczej podchodzę do sprawy, bo widzę, że komuś zależy na tym, co ja robię i komuś zależy na mnie, skoro mi zwraca uwagę, no to chcę, żebym ja była lepsza. Chcę, żebym była jakaś taka bardziej wartościowa, żebym była lepszym człowiekiem, żebym lepiej robiła daną pracę. I nie mam żadnego problemu z tym, że ktoś mnie krytykuje, ktoś mnie poprawia, ktoś mi mówi, jak coś ma wyglądać, jakie coś ma być. w ogóle nie mam z tym problemu. No bo najgorszą rzeczą jest to, że kiedy robisz jakiś błąd i już nikt nic nie mówi, to znaczy nikt ciebie nie poprawia i nikt ci nie zwraca błędów, nie wytyka błędów. No to znaczy, że no po prostu ktoś już albo na tobie położył totalnie lachę i, i macie w nosie nie interesujesz, no i nie interesuje się to był ta osoba po prostu, czyli no nie jest zainteresowana już Twoim rozwojem i totalnie wiesz, już Ciebie niczego nie nauczy i Cię nie poprawia. No i to jest takie głupie, straszne. Natomiast jak ktoś Ciebie krytykuje, nie robi tego złośliwie oczywiście. Ja mówię o takim hejcie pozytywnym, że no ktoś Cię hejtuje, ale on to robi w określonym celu, żeby, żebyś był lepszy, była lepsza niż, niż byłaś wczoraj. No i, no i to jest pozytywne. No z tym w ogóle konstruktywna krytyka zawsze jest w cenie, uważam. Dzięki niej jesteśmy lepsi. I nie można po prostu usprawiedliwiać zachowania młodzieży, dzieciaków. No, bo słuchajcie, bo oni to mieli trudno. Kurcze, każdy ma w życiu trudno, ale każdy rozwija się, staje się lepszym, staje się, no, 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 po prostu taką uber w wersję u siebie I, i, i poprzez właśnie te problemy no to stajemy się lepsi, a nie branie na siebie odpowiedzialności, nie szukanie w sobie winy, tylko usprawiedliwianie się wiecznie, no, że no, bo to tego nie zrobiłem, no bo, no bo no nie wiem, no, bo, bo, bo tak i tak w domu mam, no słuchajcie, no to to już jest dla mnie po prostu tragedia i najgorsza już sytuacja jest taką, kiedy się taka osoba usprawiedliwia i liczy na jakieś takie granty, że no to, no to wie pani, to może pani na czym mnie trochę potraktuje, no bo, no bo tak, no bo tak i tak, no i siak. Czyli tak, wszystkich traktuj równo, ale osoby, które mają jakieś tam większe trudności, traktuj w inny sposób. No to jest niesprawiedliwe, już z, z, samo, po prostu już z natury, po prostu nie można traktować kogoś w inny sposób. To znaczy, no można jakoś dostosowywać siebie no pod taką osobę, ale to, to, to rozmija się z celem. To się bardzo rozmija z celem. No, bo nie ma co, nie ma nic gorszego niż robienie z ciapy, jeszcze większej ciapy. No, no to, to jest naprawdę niekorzystne i naprawdę złe. I ja nie wiem, z jakiego powodu ludzie nie potrafią brać odpowiedzialności za swoje czyny, za to, co robią, za to, jakie osiągają wyniki, czy to w pracy, czy w nauce. Nie potrafię tego zrozumieć. Nie potrafię tego zrozumieć, nie potrafię zrozumieć takiej potrzeby, tego, żeby być w odmienny sposób traktowanym. Jak, jak można tak działać? Jak można aż tak prosić o zrozumienie, ponieważ no, jest taka i taka sytuacja w życiu. Słuchajcie, ja też miałam różne sytuacje w życiu i, i mówię, i potrafiłam stanąć na nogi, to znaczy potrafiłam. No, mam pewne wady, mam pewne defekty, ja o tym wiem, ale nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, nie wiem, prosić o, o jakieś granty z tego, z tego i z tego powodu by mi głupio, byłby mi wstyd, czułabym się niezręcznie z tego powodu i nie robiłabym tego. A każdy, każdy jest osobą, która jest osobą decyzyjną, która decyduje, która podejmuje w pewien sposób decyzje. I jeżeli osobę, która jest debilem, będzie się traktowało łagodnie i będzie się głaskało po główce i, i będzie się ustępowało. no to, to nie jest dobrym wyjściem, bo po, ponieważ z takiej osoby, która jest debilem, zrobi się jeszcze większy debil. Albo z ciapy zrobi się jeszcze większa ciapa. Po prostu są też, jest taka również grupa ludzi, która po prostu jak nie dostanie w pysk, to się nie ogarnie. To się nie ogarnie. Będzie ciebie wykorzystywała, będzie ciebie traktowała jak, no, jak ekstrement po prostu. I tak to czasami jest, że jeżeli nie oberwie w twarz, to wtedy się nie ogarnie i nie stanie się normalna, bo u niektórych po prostu dominuje prymat siły. I niestety. I jeżeli trafi wam się chwast, no to chwasty trzeba niestety, ale trzeba je wyrywać, omijać. I, i, i tyle, no nie ma tutaj, ja rozumiem, że jest ta kwestia bardzo taka humanitarna, no że wiecie, że ludziom trzeba pomagać, że trzeba ich wspierać, no że trzeba no właśnie pomagać i to jest, i to jest ok, trzeba pomagać sobie nawzajem, ja to zawsze mówię, pomagajmy sobie nawzajem, ok jak najbardziej, nie bądźmy dla siebie podłymi ludźmi wspierajmy się, no i na ile możemy ale, ale jest pewna grupa ludzi dla których pomoc może być jedynie Taką, jedynie taka w postaci bardzo naprawdę silnego ciosu, ciosu w twarz. ja to mówię metaforycznie, no bo no ja no, trudno by mi było uderzyć no, pana, który ma 1,70 m. No, no to trochę trudno by mi było tak jakoś tak może trafić w twarz. No, dosyć trudna sprawa. Biorąc pod, biorąc pod uwagę mój, mój wzrost i moją siłę. No, za, wiele, za wiele bym temu panu nie zrobiła. Poza tym no przyjdę się przemocą, nie lubię przemocy, no to taka fizyczna i to taka druga rzecz. Ale powiem wam, że naprawdę są takie grupy. I zresztą ja w ogóle nie wierzę w resocjalizację, ja nie wierzę w to, że nagle z jednego typu człowieka, no nie wiem, staniesz się lepszy. Bo nagle ty się zmienisz, bo nagle ty, nie wiem, zaczniesz wierzyć w inne wartości niż wyznawałeś, bo zaczniesz, nie wiem, czytać Biblię, wierzyć w Boga i inne tamte takie bardzo popularne yy, frazesy. No nie wierzę w to. Słuchajcie, człowiek bardzo rzadko kiedy się zmienia. To znaczy, ja wiem, że się tak przyjęło i tak się mówi, że my się wszyscy zmieniamy z czasem, że my no, jesteśmy inni albo że my się cały czas zmieniamy. Mi się tak nie wydaje. Mi się wydaje, że my mamy jeden typ charakteru, który owszem, z czasem może ulec zmianom ale nie większym zmianom, takim, takim wiecie, że się zmieniamy. No w to nie wierzę. I jeżeli trafi się chwast, to ja uważam, że tego chwastu trzeba się pozbywać, trzeba takie chwasty wyrywać, żeby się nie psuło po prostu nasze zdrowe społeczeństwo. To znaczy, jeżeli widzę na ulicy człowieka, który jest na przykład pod wpływem alkoholu, to wiecie, ja uważam, że on psuje społeczeństwo. Że on psuje społeczeństwo. Z jakiego powodu? No bo demoralizuje młodzież. Widzicie jakiegoś pijaka, który się gdzieś... W leży na, na, nie wiem, na chodniku i no dookoła nie wydziela się za zbyt piękna woń. I, i powiem wam, że no, według mnie społeczeństwo jest przez takie widoki psute. I teraz, okej, okay, fajnie by było pomóc takiemu człowiekowi i pierwszą rzeczą, jaką bym zrobiła, to bym po prostu takiego pana albo panią wysłała na jakąś przymusową, jak to powiedzieć po polsku, y na odtrucie, na detoks, na taki odwyk. I później ma na przykład tam jakiś tam nadzór nad sobą, popełni drugi błąd, weźcie to gdzieś, wywieźcie do Afryki, nie wiem, murem motor się, bo to po prostu pomagamy, to pomagamy, nie działa pomoc, no to trzeba bardziej radykalnych do bardziej takich radykalnych środków się no, zastosować, no bo naprawdę społeczeństwo jest psute przez takie głupie po prostu akcje. I przez to, że ktoś nawet takiego, takiego człowieka nie miał wychować kiedyś, że przychodzi taka matka, wy mówicie, no wie pani, pani, syn to to i tamto, taka matka powie, no ale to wie pani, no to taki on już jest. Wiecie co, łapy opadają, a ja jestem taka, jaka jestem i co? To co, to, to co, to? Nie, nic pani nie może zrobić? No nie wie pani, no, no a ja, co ja mogę zrobić? No to wiecie co, no, no jak to co pani może zrobić? Słuchajcie, jak ma się takiego syna, który jest taki, taki wredny i po prostu nic nie chce robić, nie chce się powiedzmy, ani się nie chce uczyć, ani nie chce pracować. To ja bym takiego syna. Ja wiem, żeby to było pewnie jedną z rzeczy najtrudniejszych, które bym kiedykolwiek w życiu zrobiła, ale nazbity pysk takiego. Nazbity pysk, bo nie ma innej opcji. Musisz uderzyć mocno w twarz, żeby człowiek zrozumiał, co robi w życiu źle, Bo jeżeli on robi źle i nie ma żadnej konsekwencji z tego powodu, że on robi źle, to on myśli, że może robić tak dalej. Jeżeli nie chodzi do szkoły i nie ma z tego powodu żadnych konsekwencji, Matka przychodzi, daje mu jeść, yy, Nie wiem, dba o niego. No to on sobie myśli: no to spoko, to po co mi chodzi do szkoły. No po co? Skoro ja mam wszystko wikt opiekunek yy, za free. No to po co ja się mam wysilać? Po co ja mam coś robić? Dlaczego mam przestać, nie wiem, palić, ćpać, cokolwiek? Tu jest naprawdę problem. A tak, wykopujecie człowieka z domu, niech sobie posiedzi z miesiąc na ulicy, wróci do was z podkrólnym ogonkiem jak piesek i zacznie, ja wiem, pracować, uczyć się, cokolwiek. A jeżeli nie, no to po prostu, słuchajcie, no to jego prawo, tak, jego los. Ty jesteś kowalem swojego losu, ty decydujesz, co robisz w życiu, tak? I wkurza mnie, wkurza mnie, wkurza mnie takie głaskanie po główkach, takie. Uh, no ja się z ludźmi rzeczywiście obchodzę jak z jajkiem, naprawdę, ale niekiedy bywają takie sytuacje, że denerwuje mnie to, jak ta młodzież jest psuta przez tych rodziców, przez to społeczeństwo, któremu tyle się pozwala. Gdzie są jakieś zasady, gdzie są jakieś reguły, gdzie po prostu ludzie mają własne. Jakieś własne morale wysokie. No, bardzo to jest denerwujące, i, 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 tak, i tak naprawdę bardzo mnie porusza, że, że przecież można tyle rzeczy zrobić, tylko dać ludziom wolność wyboru tego, co chcą robić. daj, Dać im wolność, ale wprowadzić jakieś zasady, jakieś reguły. I wtedy byłoby lepiej, począwszy od rodzin, zakończywszy na całym społeczeństwie. Także zdrowe rodzicielstwo odpowiedzialne i uczenie dzieciaków tego, żeby brać odpowiedzialność za siebie, za, swoje, za swoją pracę, szukać błędów w sobie przede wszystkim. To, to by było świetne. To, to by było świetne i naprawdę by tutaj wiele pomogło. Dobrze, ja nie wiem, słuchajcie, czy to dzisiaj to miało sens moje gadanie, ale już chciałam to z siebie wyrzucić, bo tak sobie myślę i myślę, że warto by było, żeby to powiedzieć w tym podcaście. Nie wiem z jakiego powodu, ale no, ale mówię, także jeżeli macie dzieci, no to bądźcie wy tymi trochę bardziej odpowiedzialnymi rodzicami, bądźcie konsekwentni w tym, co robicie. Nie pozwalajcie dzieciakom się po prostu w taki sposób niszczyć i psuć, bo dzieciaki robią, wydaje mi się, że w tych czasach to robią, co chcą, że, że rodzice to bardziej je odchowują niż wychowują. I tyle by było na tyle, dzisiaj, na dzisiaj. I cześć, trzymajcie się, hej.